Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Pokazali, co potrafią. Dziecięcy festiwal piosenki za nami. Mistrzostwa Polski IMAF w sztukach walki. Sukcesy karateków z Dojo Kyokushin Inowrocław. W niedzielę wieńczącą czterodniowe obchody Święta Miasta w Parku Solankowym rozbrzmiewały polskie przeboje w interpretacji tych najmłodszych, dopiero stawiających pierwsze kroki na estradzie, jak i tych zaprawionych w konkursowych bojach. W finale dziecięcego festiwalu piosenki Pokażemy, co umiemy walczyło 26 solistów, wyłonionych we wcześniejszych eliminacjach. Konkurs rozegrano w czterech kategoriach. Na scenie prezentowały się przedszkolaki i uczniowie klasy zerowej, uczniowie szkół podstawowych z klas 1, 3 i 4, 6, a także ostatnie roczniki szkół podstawowych i gimnazjaliści. Młode gwiazdy festiwalu oceniało profesjonalne jury w składzie Iwona Jasińska, Robert Kowalski i Szymon Welandowski. Zwracając uwagę na warunki głosowe, muzykalność, wykonanie i interpretację, a także dykcję, dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny. Zarówno jurorom, jak i publiczności w pamięci zapadło wykonanie utworu Polska Madonna. Dzięki znakomitej interpretacji na pierwszym miejscu podium stanęła Maja Królak, reprezentująca Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Strzelnie. Panno, z dzieckiem mów, jak ty sobie radzisz nocą wśród złych snów. Madonno, Polska Madonno, skąd masz pieniądze na czynsz? Czy cię nie przeraża pająk albo mysz? Damy ci kwiatek na święto kobiet, czapkę na bakier i polski obie. Damy ci wódki i trudna piosenka, fantastyczna konkurencja, bardzo utalentowana, a pomimo tego ty stanęłaś na pierwszym miejscu podium. Jak się czujesz? Strasznie się cieszę, naprawdę, tak, nie wiem, nie potrafię tego opisać słowami po prostu. Ale przyjeżdżając na konkursy, przyjeżdżasz właśnie z jakim założeniem? Chodzi o to, żeby sprawdzić swoje umiejętności, czy jednak jest ta presja, żeby walczyć o kolejne, coraz lepsze miejsca? Chcę walczyć, żeby być coraz lepsze i właśnie czasami są tak trudne konkursy, że bardzo trudno je wygrać. Teraz był bardzo wysoki poziom. Jesteś bardzo młodą dziewczyną, a zmierzyłaś się bardzo trudnym repertuarem, bo przecież to piosenki Maryli Rodowicz, która ma głos o fantastycznej skali i z ikoną polskiej piosenki. Skąd taki wybór? Kiedyś na festiwalu zaśpiewała ją taka dziewczyna i mi się strasznie ta piosenka spodobała. I śpiewałam ją codziennie, aż mi zaczęła wychodzić. Czy masz jakiegoś instruktora, który czuwa nad twoim talentem? Pani Grażyna Adamska. I jak wyglądają treningi? Tak zwyczajnie do konkursu, a jutro konkurs, jedziemy do Inowrocławia. Czy są jakieś specjalne przygotowania, taki wydłużony czas ciężkiej pracy? Tak, próba trwa godzinę i ona trwa raz w tygodniu i to nie są jakieś takie wow przygotowania, więc jestem bardzo zdziwiona tym, że wygrałam. W hali widowiskowo-sportowej odbyły się Mistrzostwa Polski IMAF w sztukach walki. W otwarciu zawodów wzięli udział prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza oraz starosta inowrocławski Wiesława Pawłowska. Zawody rozpoczął pokaz tai chi.
Z nami pani Joanna, jesteśmy po pokazie tai chi, gratulacje, pięknie to wygląda. To była inowrocławska grupa, tak? Tak, tak, inowrocławska grupa tai chi. I jak długo działacie w naszym mieście? Tak od 6 lat. A słyszałem, że pani to już w ogóle długo trenuje tę dyscyplinę. No ja prawie 13. I jak to się zaczęło? Zaczęło się 13 lat temu. Od tego, że bardzo mi się podobało, jak widziałam na, gdzieś nie wiem, na YouTubie, czy może na jakichś filmikach, jak Chińczycy w parkach ćwiczą. To rzeczywiście było fascynujące. Potem udało mi się, gdzieś rzeczywiście znalazłam nauczyciela. Jeździłam sobie do Warszawy, do szkoły. Potem przyjechał jeden nauczyciel z Poznania, który z nami ćwiczył. No i ta pasja się pogłębiała. Czym jest tai chi tak pokrótce? Pokrótce trudno odpowiedzieć. Generalnie to jest jedna ze sztuk walki, ale ma ten aspekt zdrowotny, relaksujący, czego nie znajdziemy w karate bądź w innych takich typowych sztukach walki. Każdy się nadaje do tai chi? Każdy. Można wykonywać w różne. My ćwiczyliśmy styl yang. Styl yang jest taki spokojny, ale również na naszych spotkaniach, jak spotykamy się na treningach, to ćwiczymy chena. Chen jest bardziej taki pełen energii, ma mnóstwo fajinów, tak zwanych wyładowań energii, więc można się zmęczyć. No właśnie, jakie zalety ma tai chi? Co dobrego może przynieść, jeśli chodzi o nasze zdrowie? O zdrowie? Przede wszystkim kręgosłup, kolana, pracujemy na powięziach, te ruchy są wypracowane. To nie jest siła mięśni, tylko siła powięzi. No i podejrzewam też, że też wpływa to w jakiś sposób dobry na pewno na psychikę, takie ćwiczenia. Że tak. Zresztą pokaz pokazał. To była spokojna muzyka do tego, więc to jest relaksujące. A jak działacie w Inowrocławiu i gdzie? Mamy wynajęte sale zarówno w Pszczółce, jak i w Przydomku, także zapraszamy w czwartki i we wtorki. Można znaleźć na Facebooku tai chi Inowrocław. Tam jest wskazane miejsca, godziny. Zapraszamy wszystkich do ćwiczeń. Później przyszedł czas na dynamiczny pokaz kata z wykorzystaniem cepa. Z nami pan Paweł. Przed chwilą mieliśmy okazję zobaczyć specjalny pokaz. Właśnie co to było? To było kata z Okinawa Kobudo. Kata nazywa się Kurumanbo. Czy Kobudo, co to za sztuka walki? Kobudo jest sztuką wojenną pochodzącą z Okinawy, z wysp Okinawy. Okinawa przynależy do Japonii. Mówi się też, że jest Japonią. No co jeszcze mogę powiedzieć? Jest to kata jedno jedyne na Okinawa Kobudo. Właściwie to jest zapomniane, bo mało jakakolwiek w ogóle szkoła robi to kata. Jest to dość krótkie kata. Na Okinawie nazywa się Kurumanbo, natomiast pochodzenie tej broni właściwie nie da się zdefiniować. Narodziła się w Chinach w czasach dynastii Song pomiędzy 960 a 1279 rokiem. W Chinach ta broń nazywa się Shang Xiaobang, a w Chinach i w ogóle jak i na Okinawie ten cep służył do mucenia ryżu, natomiast w Europie do mucenia zboży. Był równie popularny tak samo u nas, używany do XVII wieku. A proszę powiedzieć, skąd pan do nas przyjechał? Ja przyjechałem z Austrii, ale mój rodzinny klub jest w Oświęcimiu. Przynależy do tego klubu, do senseja Przemysława Wiśniewskiego. Klub nazywa się Stowarzyszenie Japońskiej Sztuk Walki, a sam też mam szkołę niedawno otwartą w Austrii. Jak to się stało, że w ogóle zainteresował się pan tak egzotyczną właściwie sztuką walki? Pasja. Już jako dziecko, jeszcze trenując tylko i wyłącznie jiu-jitsu, nie zajmując się kobudo, w rękach miałem potrójny nunchak, który się nazywa Sanse Tsukon. Znany też w szkołach wushu pod nazwą Sanji Kwan. Z tym, że wtedy nie było w szkołach w ogóle do kung fu czy wushu możliwości trenować takimi broniami, takimi egzotycznymi. Natomiast Kurumanbo, Okinawa Kobudo i kata takie jak Kurumanbo, Sanse Tsukon, bronie takie bardziej egzotyczne. Mamy jeszcze Suruchin, to są takie dwa kamienie na sznurku połączone, czy Kusari Kama, to są kamy znowu na linkach. Takie egzotyczne bronie występują również w Okinawa Kobudo i to mnie zainspirowało do tego, żeby to robić.
Po widowiskowych pokazach przyszedł czas na walki. No tak, jesteśmy w hali widowiskowo-sportowej na Mistrzostwach Polski IMAF w sztukach walki. Jakie sztuki walki dzisiaj można oglądać? Najbardziej popularne jest oczywiście karate, ale oprócz tego będziemy mieć jiu-jitsu w różnych formach, fighting oraz część mixed i będzie grappling dzieci. Natomiast jest jeszcze kobudo i kenjitsu. Kenjitsu w odmianach sportowej oraz w odmianie tradycyjnej jako forma. Czy wszystkie te sztuki walki można trenować w Inowrocławiu? Tak, w większości tak. No tutaj w naszych klubach miejscowych IKS Karate, sekcja Rondo, no oraz w okolicznych sekcjach, które są tutaj wokół Inowrocławia. Tutaj w sekcji Rondo trzeba podkreślić, że są takie sztuki walki jak kobudo, kenjitsu, prawda? Tak, kenjitsu plus jiu-jitsu. Popularyzujemy tą sztukę od ponad 6 lat. Wydaliśmy też podręcznik na ten temat. Rozwija to się w całym kraju, coraz bardziej popularne jest. No jeszcze tylko dodam tak ogólnie, że jest to pojedynek na miecze piankowe, ale geneza tego pochodzi z Japonii. Jest to po prostu tylko substytut, ale samo zachowanie, sama tradycja, techniki poszczególne wywodzą się od właśnie walk samurajskich. Ilu dzisiaj zawodników i skąd jakie kluby? Mamy blisko 250 zawodników. Dokładnie 247. Ciężko policzyć to na pewno. Tak. Ile klubów? Klubów jest 26. I skąd? To właśnie cała Polska. Z różnych stron Polski, tam i z południa, Bielsko, Mysłowice, jak ze strony zachodniej, Świebodzin, Krosnodrzańskie, a więc takie różne strony można powiedzieć. A ilu reprezentantów ma z kolei Inowrocław? No, nasza sekcja wystawiła 16 zawodników. Są szanse na medal? Oczywiście tak. Mamy też takich, którzy już mają tytuły swoje, bo ćwiczą już od kilku lat, zwłaszcza ci starsi. Byli nawet na Mistrzostwach Europy w Holandii i tam stamtąd przywieźliśmy kilka medali. To powodzenia. No, zobaczymy, jak uda się dzisiaj przeprowadzić te zawody. Rozpoczęliśmy właśnie. Najgorszy jest ten wstęp, początek. Myślę, że część pokazowa była udana. Wszystkim się podobało. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Chcemy skończyć to w czasie. Przy tylu zawodnikach może to być ciężko. Odwiedziliśmy klub Dojo Kyokushin Inowrocław. Karatecy z tego klubu znów udowodnili, że potrafią walczyć. Dwóch zawodników z naszego miasta świetnie zaprezentowało się na Mistrzostwach Europy w Berlinie. Marcel Derdzikowski zdobył złoty medal, a Paweł Siwiec brązowy. A z nami Paweł Siwiec, brązowy medalista Mistrzostw Europy. Gratulacje. Dziękuję. Ciężko było zdobyć ten brązowy medal? No tak, bo to była ta bardziej z państwami walczyłem takimi lepszymi, tak? Jak jest Ukraina, Rosja, no to już jest jednak... Ci najlepsi. No tak, no Rosja to zwłaszcza, nie? Głównie oni się przebijają. Ale słyszałem, że jedna właściwie była walka remisowa. Tak, w półfinale. Mhm. Czyli co zaważyło o zwycięstwie? No waga. Mhm. Ważyłem 3 kilo więcej, a gdyby nie to, to albo byłaby jeszcze jedna dogrywka, albo po prostu by werdykt był. Przypomnijmy, karate Kyokushin, tutaj walczysz w pełnym kontakcie. Bolą te uderzenia? Znaczy, podczas samej walki takiej na zawodach to jest taka bardziej adrenalina, tak? aż tak się tego nie odczuwa. No, chyba, że się już trafi, to, ale to jest tylko taki ułamek sekundy, taki pewny moment. Czyli adrenalina rządzi? No, oczywiście, że tak. Teraz tak, długo już trenujesz? 11 lat. To już kawał czasu. No tak, w sierpniu zaczynam 12 rok. Jak to się zaczęło? Mama powiedziała, że mnie zaprowadzi na coś i poszliśmy, koło mnie była sala, więc zacząłem chodzić, spodobało się i do teraz trenuję. Właśnie, niewielu trwa w tym sporcie. Co tak pociąga cię w karate? No same kopnięcia, uderzenia, ogólnie styl trenowania, to już tak weszło też trochę w nawyk. W tym roku jeszcze jakieś starty? Tak, na pewno będą Mistrzostwa Polski Młodzieżowców, które będą razem z Mistrzostwami Polski Juniorów. No i chcę tam wygrać, tak? No bo jak nie miałem jeszcze szansy wygrać, bo miałem drugie w Polsce i potem trzecie, bo miałem kontuzję, więc teraz na pewno być lepiej, bo też będzie bez ochraniaczy, tak? W młodzieżowcach. Z nami Marcel Derdzikowski, złoty medalista Mistrzostw Europy. To spore osiągnięcie, gratulacje. Dziękuję. Jak udało? Ciężko było zdobyć ten złoty medal?
tak się nie. Czyli byłeś lepszy od przeciwników. Ile teraz masz lat? 11. I teraz przyznaj się, ile lat już trenujesz karate? 7. 7 lat, słuchaj, to miałeś 4 lata, jak przyszedłeś na salę. Tak. Kto cię namówił? Pamiętasz w ogóle ten moment? No, mój brat był, rok już trenował i mi się to spodobało, więc dołączyłem do niego. Co tak ci się podoba w tym karate, że już tyle lat to trwa? No, najbardziej to walki lubię, a no, walki najbardziej. I marzenia związane z karate? Wygrać mistrzostwa świata. Dodajmy, że cała polska reprezentacja wywalczyła w sumie na tej imprezie 7 krążków, dlatego sukces inowrocławskich karateków cieszy tym bardziej. Radości z postawy swoich zawodników nie krył sensei Daniel Gorczyca. Dojo Kyokushin Inowrocław, mały klub, a wielkie zdobycze. Proszę powiedzieć, jak to jest, że nasi karatecy zdobywają medale na tych największych imprezach? Tak jak pan widzi, to jest maleńki klubik, ale chyba duże serca tutaj trenują i to jest dowód na to, że można, jak się chce, to można i oni pokazują, że można. Ale to najpierw trzeba ich do tego treningu zarazić. To fakt. To jest najtrudniejszy element, ale myślę, że właśnie taka atmosfera swobody, a domowa atmosfera powoduje, że ludzie tu chcą przychodzić i chcą jeszcze trenować. Przed samymi ważnymi zawodami długo trwają przygotowania? No, do ważniejszych zawodów to jest minimum 3 miesiące. Minimum. Tutaj słyszałem, że dojo praktycznie jest otwarte w każdy dzień tygodnia. Dokładnie, otwarte jest od 7 rana do 22 codziennie i kiedy tylko chce karateka, może trenować, jeśli tylko ma ochotę. Rozumiem, że w tym roku jeszcze jakieś medale przywieziecie. Tak, na jesieni mamy najważniejsze imprezy Mistrzostwa Polski juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców, a to nas dotyczy akurat, bo u nas u seniorów to raczej w Inowrocławiu trudno, bo kto skończy 18 lat, to wyjeżdża stąd niestety. I na koniec, co decyduje o tym, że dany zawodnik jest dobrym karateką? Jeżeli uda się wypracować u człowieka charakter, to każdy z nas ma gdzieś głęboko w głowie, że jest wojownik. Tylko przez styl życia jest to w pewien sposób zabijane u nas. Ale jeżeli się to uda obudzić, to taki człowiek będzie fighter i nieważne skąd pochodzi. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. To już wszystkie informacje w Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia.